Pandemia koronawirusa w znaczący sposób wpłynęła na wszelkie w zasadzie przejawy naszej aktywności, wszelkie przejawy naszych działań, także na architekturę. Konieczność utrzymania dystansu społecznego, konieczność zamknięcia określonych aktywności w obrębie mieszkania, w obrębie domu skłoniły architektów do dyskusji na temat jakości przestrzeni, w której żyjemy. No, należy zastanowić się, jakie są nasze mieszkania, jaka jest przyszłość budownictwa wielorodzinnego. Te oraz szereg innych pytań wydają się być bardzo ważne, prowokują do refleksji. Z jednej strony mamy bowiem tych, którzy jak wrocławski architekt Zbigniew Maćków uważają, że zbyt daleko odeszliśmy od rozwiązań, które zaproponowała architektura modernistyczna, od mieszkań, gdzie wyraźnie wyodrębniona była strefa dzienna, strefa nocna, bardziej prywatna. Maćków podkreśla, że nasze mieszkanie stało się tak naprawdę w pewnym momencie głównie miejscem, w którym śpimy. Tymczasem obecnie stało się coś, czego nie przewidzieliśmy. To mieszkanie jest jednocześnie miejscem pracy, biurem, przedszkolem, szkołą, placem zabaw, czasem kilkoma tymi rzeczami równocześnie. Z drugiej strony mamy stanowisko, które prezentuje m.in. Jacek Borkowski, architekt z Łodzi, który zasugerował, żebyśmy spojrzeli na rozwiązania z Dalekiego Wschodu i mieszkania bardzo wielofunkcyjne, gdzie na stosunkowo niewielkiej powierzchni można dzięki świadomemu projektowaniu, dzięki wielofunkcyjnym meblom chociażby skomasować wiele różnych funkcji. Warto, abyśmy te obie koncepcje zachowali w pamięci, bowiem jak się za chwilę okaże, nie tylko nie są one niczym nowym w historii, ale co więcej, na przestrzeni ostatniego stulecia to właśnie one wyznaczały kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego, budownictwa wielorodzinnego, doprowadzając nas ostatecznie do punktu, w którym znajdujemy się obecnie. Abyśmy jednak lepiej zrozumieli mechanizmy, które nas do tego miejsca doprowadziły, musimy się cofnąć do przeszłości. I początkiem naszej podróży będzie XIX-wieczne miasto. Miasto, którego centrum zabudowane jest okazałymi kamienicami czynszowymi, które zresztą do dziś przez wielu uznawane są za wzór tradycyjnej zabudowy wielkomiejskiej, a które, co ciekawe, zaledwie kilkadziesiąt lat temu uznawane były za jeden z największych grzechów miasta doby rewolucji przemysłowej. Więc jeśli spojrzymy na wznoszone w drugiej połowie XIX stulecia kamienice czynszowe, to na pierwszy rzut oka widzimy efektowną, bogato dekorowaną fasadę, budynek frontowy, który swą wystawnością, skalą przypomina niemalże pałac, gdzie na parterze są lokale usługowe, wyżej lokale mieszkalne o powierzchni 100 kilkudziesięciu metrów kwadratowych. W przyziemiu mamy bramę, przejazd, który prowadzi nas na podwórko, które nie bez powodu nazywane bywa podwórkiem studnia. Wokół podwórka znajdują się oficyny. Oficyny boczne, oficyna poprzeczna. W oficynie poprzecznej często kolejna brama, kolejny przejazd bramny prowadzący na kolejne podwórko, znowuż otoczone oficynami. Jak się łatwo domyślić, standard mieszkań w oficynach znacząco odbiegał od tego, co mieliśmy w budynku frontowym. Bo przecież, jeśli zatrzymamy się na tej części frontowej, to możemy stwierdzić, że XIX-wieczne budownictwo wielorodzinne zapewniało w zasadzie idealne warunki życiowe. Więc skąd pomysł, że to było coś złego? Dlaczego późniejsi architekci uważali, że należy z tym czymś walczyć? No właśnie, jeśli opuścimy eleganckie apartamenty w budynku frontowym, docieramy do owego wspomnianego podwórka studni, otoczonego przez 4, 5, niekiedy 6-piętrowe oficyny. Lokale mieszkalne w oficynach stosunkowo niewielkie, z oknami zwróconymi na jedną stronę, jeśli mamy je na niższych kondygnacjach, bardzo słabo doświetlone. W zasadzie mieszkańcy poszczególnych oficyn, mieszkańcy suteren funkcjonowali nie tylko w zgoła odmiennych warunkach niż mieszkańcy budynku frontowego. To były tak naprawdę dwa zupełnie inne światy.
Poza tym XIX-wieczne miasto, na przykładzie Łodzi czy Warszawy, to miasto przeludnione. To miasto, które nie jest w stanie osobom mniej zamożnym zapewnić podstawowych wygód, podstawowych standardów. Mamy brak kanalizacji, brak bieżącej wody. Do tego dochodzi ogromne przeludnienie. Jeszcze w latach 30., a więc znacznie później niż omawiana w tym momencie przeze mnie druga połowa XIX wieku, w warszawskim Śródmieściu średnio na jedną izbę przypadały 4 osoby. A trzeba pamiętać o tym, że w obrębie całej stolicy ponad 40% mieszkań to były właśnie mieszkania jednoizbowe. Mamy zatem przeludnione miasto, przeludnione mieszkania, które są pozbawione nie tyle luksusów, co po prostu elementarnych wygód. Na to wszystko architekci i urbaniści starali się znaleźć antidotum. W ostatnich latach XIX wieku powstają koncepcje miasta ogrodu, tworzy je Ebenezer Howard, gdzie budynki mieszkalne otoczone są zielenią, gdzie całe skupisko, zespół tych budynków łączy w sobie zalety miasta z zaletami wsi przy jednoczesnym wyeliminowaniu wad jednego i drugiego. Powstają także koncepcje miast przemysłowych, gdzie w dzielnicach mieszkalnych znowu mamy budynki wśród zieleni, mamy kontakt z przyrodą, mamy mieszkania, które są dobrze nasłonecznione, gdzie zapewnione jest świeże powietrze. Momentem przełomowym był jednak rok 1923. Wtedy to szwajcarski architekt Charles Edouard Jeanneret, znany lepiej jako Le Corbusier, publikuje książkę, która się stanie z czasem Biblią modernistów. Książka nosi tytuł W stronę architektury i Le Corbusier pisze tam architektura albo rewolucja. To znaczy, albo poprawimy warunki życia ludzi, warunki życia ogółu społeczeństwa, albo dojdzie do rewolty. I Le Corbusier proponuje, jak te warunki można poprawić. Proponuje budowę wielokondygnacyjnych budynków skąpanych w słońcu, wznoszonych wśród zieleni. Twierdzi, nie bez racji, że jeśli spiętrzymy mieszkania w formę wieżowca, to dzięki temu uwolnimy ogromny obszar terenu, który z kolei może być oddany naturze. Proponuję, aby te stosunkowo niewielkie mieszkania, które szkicuję, były odpowiednio nasłonecznione, wyposażone w balkony, były przewiewne. Mają one wszystkie najnowsze nowinki techniczne. No nie bez powodu na kartach W stronę architektury Le Corbusier pisze: żądajcie nasłonecznionej łazienki, żądajcie wieczników i okien we wszystkich pomieszczeniach, żądajcie odkurzacza. A więc mamy budynki wśród zieleni zamiast ciasnych podwórek studni. Mamy słońce i powietrze zamiast wilgoci i zaduchu. Pokolenie architektów, które wiedziało doskonale, czym grożą choroby cywilizacyjne, z gruźlicą na czele starało się im zapobiec. Moderniści mówili o dostępie do powietrza, mówili o dostępie do światła słonecznego. Było to związane z narzędziami, strategiami walki z gruźlicą, wśród których wymienić należy helioterapię. Stąd też wzorowanie się projektantów budynków wielorodzinnych na sanatoriach. Dlatego mamy balkony, tarasy, duże okna, próby lokalizowania budynków wśród zieleni. I przykładem takiego spojrzenia na architekturę mieszkaniową mogą być na przykład bloki zaprojektowane na przełomie lat 20. i 30. w Rotterdamie, czyli holenderskiej stolicy nowoczesności, przez duet architektów Lenderta van der Vluchta i Johannesa Brinkmana. Było to oczywiście przeniesienie pewnych koncepcji zarówno holenderskiej szkoły architektury nowoczesnej, jak i koncepcji Le Corbusier. Zresztą koncepcje zawarte zarówno na kartach W stronę architektury, jak i w innych tekstach Le Corbusiera spotkały się z bardzo żywym, entuzjastycznym wręcz przyjęciem przez grupę młodych, prospołecznie zorientowanych architektów.
Polsce ci architekci koncentrują się wokół charyzmatycznej postaci Szymona Syrkusa oraz jego małżonki Heleny. I w końcu lat 20. Syrkusowie projektują osiedle warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej na warszawskim Rakowcu. Wpisywało się ono w postulaty Corbusiera, wpisywało się w ideę budownictwa, którym zapewniało mieszkania społecznie najpotrzebniejsze, czyli niewielkie mieszkania dla tych, którzy najmniej zarabiali. Ponadto jest to projekt realizujący ideę osiedla jako systemu. No więc mamy proste bloki, niewielkie, dwudziestokilkumetrowe mieszkania. Dzięki takiej niewielkiej powierzchni koszt komornego był stosunkowo niski, a więc znowuż mieszkania dostosowane dla tych, którzy zarabiają niewiele. Ale aby osiągnąć taki mały metraż, trzeba było z tego mieszkania wyrzucić wszystkie funkcje, które tylko było, można było przenieść do pomieszczeń poza samym mieszkaniem. A więc Syrkusowie w obrębie osiedla projektują pralnię, łazienkę, stołówkę. Dzięki temu mieszkanie w zasadzie staje się takim pomieszczeniem czy pomieszczeniami głównie do spania. Jednocześnie to mieszkanie jest w zamyśle Syrkusów częścią większego systemu. Zresztą Helena i Szymon podkreślają, że aby system działał, aby miał sens, wszystkie części muszą funkcjonować perfekcyjnie, bez zarzutu. A jak to wyglądało w rzeczywistości? Cóż, wcale nie tak doskonale. Przykładem może być osiedle wzniesione w Łodzi na przełomie lat 20. 30. na Polesiu Konstantynowskim. Tutaj akurat kryzys ekonomiczny sprawił, że z planowanych 33 bloków mieszkalnych wzniesiono 20, ale z szerokiego programu społecznego, z funkcji towarzyszących, tak jak łaźnia, pralnia, zrealizowano w zasadzie tylko ochronkę dla dzieci. No i łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje z systemem, kiedy jego kluczowe elementy nie istnieją. Warto zauważyć, że małe mieszkania wymuszają niestandardowe rozwiązania projektowe. Architektka Barbara Brukalska w jednym z projektów tworzonych dla warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej zaproponowała wnękę sypialną, zaproponowała kuchnię rozwiązaną bardzo racjonalnie, jako praktycznie warsztat do przygotowania posiłków. Co ciekawe, zmiany w organizacji przestrzeni kuchni zawdzięczamy austriackiej architektce Margaret Schutte-Lichocki, która współpracowała z niemieckim modernistą Ernstem Mayem, projektując bloki we Frankfurcie nad Menem. To była druga połowa lat 20. Władze Frankfurtu stworzyły program budowy tanich mieszkań. Ernst May projektował bloki, współpracowała z nim Schutte-Lichocki i ona tworzy tam nowy wzór kuchni. Kuchni, która od tego momentu będzie nazywana kuchnią frankfurcką. Jest to, powiedzielibyśmy, kuchnia laboratorium, która powstała na podstawie bardzo dokładnej analizy zasad działania, zasad funkcjonowania w trakcie przygotowywania posiłków. Co ciekawe, nie tylko wygoda i eliminacja zbędnych ruchów leżały u podstaw tego projektu. Architektka zwróciła także uwagę na kontakt pomiędzy osobą przygotowującą posiłek, a resztą domowników. A więc kuchnia przestaje być tym brudnym pomieszczeniem oddzielonym od reszty domu, a staje się integralną częścią mieszkania. Co ciekawe, w wywiadzie, którego Schutte-Lichocki udzieliła z okazji swoich setnych urodzin, podkreślała, że przed zaprojektowaniem kuchni frankfurckiej nigdy wcześniej nie gotowała samodzielnie. No jesteśmy w stanie w to uwierzyć, bo pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. I architektka podkreślała, że zaprojektowała kuchnię jako architektka, jako architekt, projektant, nie jako gospodyni domowa. Ale wróćmy z tych rozwiązań w małej skali do skali większej, do skali osiedla. Wspomniałem o mieszkaniu jako części większego systemu, mieszkaniu, które jest małą komórką w dużym organizmie. Ten system oczywiście, o czym mogliśmy się już przekonać, nie zawsze działał, ale jego próby
próby jego wdrożenia w okresie międzywojennym były podejmowane we wszystkich krajach europejskich. Takim bardzo efektownym przykładem są berlińskie osiedla projektu Bruno Tauta. W latach 20. w Berlinie władze miasta, podobnie jak te we Frankfurcie, otwierają program budowy tanich mieszkań. Taut projektuje kilka zespołów. Mamy niewysokie bloki, mamy zabudowę szeregową, wszystko bardzo starannie zaprojektowane, łącznie z wyposażeniem, które miało zapewnić lokatorom optymalne warunki życia. Potem przychodzi II wojna światowa, a po II wojnie architekci stają przed kolejnym nowym wyzwaniem, odbudową zniszczonego działaniami wojennymi kontynentu. I to ogromne nieszczęście stwarza jednocześnie ogromne możliwości. Oto bowiem moderniści mają niespotykaną szansę przebudować europejskie miasta według swoich koncepcji. I taką znowuż ikoną, która wpłynie na rzeszy projektantów, jest budynek, który w latach 1946-52 Le Corbusier projektuje i realizuje w Marsylii. Jest to jednostka mieszkalna, nazywana jednostką marsylską, czyli potężny blok mieszkalny, wielorodzinny, wzniesiony na żelbetowych słupach o charakterystycznych elewacjach z zachowaną tą fakturą niewykończonego, chropowatego, surowego betonu. Masywna bryła bloku zdaje się płynąć niczym transatlantyk wśród zieleni. Takie przynajmniej było założenie Corbusiera, który inspirował się ogromnymi sklepkami pasażerskimi. Mamy więc niewielkie mieszkania, dwupoziomowe w typie mezonet, ale stosunkowo małe, czyli jakby kajuty, gdzie tę niewielką powierzchnię lokalu miał rekompensować szeroki, wspaniały widok za okno. Na środkowych kondygnacjach mamy powierzchnie przeznaczone na lokale usługowe, handlowe, które miały zapewnić mieszkańcom prawie że samowystarczalność. Jeśli do tego dodamy usytuowane na dachu miejsca do opalania, basen, przedszkole, klub dla lokatorów, to nagle okaże się, że mieszkańcy jednostki marsylskiej w zamyśle architekta mieli ją opuszczać tylko do pracy, ewentualnie w celu zaspokojenia potrzeb, nazwijmy to, wyższego rzędu, typu wycieczka do teatru, muzeum czy wyjazd na urlop. W gruncie rzeczy bowiem jednostka marsylska to jest takie wertykalne osiedle. Według tego samego konceptu zresztą realizowane były tak dobrze nam znane blokowiska. Mamy więc osiedle z blokami wśród zieleni i mieszkańcy tych bloków mieli mieć w obrębie takiego centrum społecznego czy centrum usługowego zapewnione wszystkie niezbędne podstawowe funkcje. Fryzjer, lekarz, sklep spożywczy, przedszkole, szkoła. Do śródmieścia, czy w ogóle poza obręb osiedla, ludzie, mieszkańcy osiedla mieli udawać się do pracy lub właśnie do teatru czy muzeum. Ta koncepcja na przestrzeni lat była stała. Zmieniały się tendencje w architekturze, zmieniały się same bloki, zmieniały się idee dotyczące aranżacji czy komponowania przestrzeni, ale pewne rozwiązania wypracowane jeszcze w latach 20., takie jak wpływ światła, powietrza, przestrzeni na zabudowę mieszkaniową, to pozostawało niezmienne. Na przełomie lat 50., 60. w Warszawie powstaje osiedle Sady Żoliborskiej. Kameralna architektura, usytuowana wśród bujnej zieleni, zresztą architektka Halina Skibniewska zwracała baczną uwagę na to, aby istniejące na tym terenie drzewa nie zostały zniszczone w trakcie budowy. Co ciekawe, Skibniewska, projektując poszczególne mieszkania, przygotowała schematy ich różnych typów, tak aby dostosować lokal do struktury zamieszkującej rodziny.
mamy do czynienia z czymś, co byśmy mogli nazwać takim mieszkaniem szytym na miarę. Ze wszystkimi oczywiście zaletami i wadami tego typu rozwiązania. Mniej więcej w tym samym czasie we Wrocławiu Jadwiga Grabowska-Hawrylak projektuje mezonetowiec. Jest to budynek wielorodzinny z dwupoziomowymi mieszkaniami, zupełnie takimi jak w jednostce marsylskiej. Architektka chciała, aby ludzie mieszkający w bloku mogli cieszyć się taką drobną namiastką domu z ogródkiem. Mniej więcej od połowy lat 60. następują zmiany. Zwiększa się skala i osiedli poszczególnych budynków. Powszechnie zaczyna być stosowana technologia prefabrykowana. Pojawia się wielka płyta. Powstają osiedla sypialnie, które nierzadko mają wielkość małego miasteczka. Projektowane są dla 30-40 tysięcy mieszkańców i zabudowane są, jak chce większość, monotonnymi, nudnymi blokami z wielkiej płyty. Ale tak naprawdę prefabrykacja nie musiała oznaczać tej monotonii i nudy. Wspomniana Jadwiga Grabowska-Hawrylak zrealizowała przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu 6 mieszkalnych wieżowców, których prefabrykowane betonowe kształty bardziej przypominają jakieś obłe rzeźby niż nudne bloki. Architektka marzyła, aby ściany lodzi wyłożone były ciemnym drewnem, które by kontrastowało z bielą betonu, aby betonowe balustrady oplotła bujna roślinność. Nic z tego nie wyszło. Zamiast drewna pojawił się klinkier o odcieniu cegły. Beton ostatecznie okazał się szary, a nie biały. O całościowo zaprojektowanej zieleni nikt nawet nie pomyślał. Budynki, które zaprojektowała Grabowska-Hawrylak, to też symptom zmian, jakie zachodzą w architekturze wielorodzinnej w Polsce i na świecie. Architekci i urbaniści coraz większą uwagę przykładają do elastyczności projektowanych rozwiązań. Starają się stworzyć system, który będzie się rozwijał, który będzie się zmieniał wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Mamy więc koncepcję formy otwartej małżeństwa architektów Zofii i Oskara Hansenów, gdzie zakładano, że budynki i poszczególne mieszkania miały być na tyle elastyczne, aby mieszkańcy mogli je dostosować do swoich oczekiwań i potrzeb. Jest to piękny przykład takiego architektonicznego idealizmu, rodem jeszcze z międzywojennej awangardy, ale z drugiej strony kompletnego niedostosowania do rzeczywistości polskiej ludowej. Jak pisał Philip Springer, zdarzało się, że Hansenowie projektowali dane mieszkanie pod konkretnych lokatorów, po czym w drodze przydziału to mieszkanie dostawał ktoś o kompletnie zupełnie innych potrzebach. Inną ciekawą koncepcją była idea flexibility, idea elastyczności, gdzie elastyczne miały być nie tyle same mieszkania, co całe osiedle, które mogłoby się rozbudowywać i rozwijać niczym żywy organizm. Zresztą w latach 60. na całym świecie triumfie święci strukturalizm, czy też w Japonii metabolizm. Jeśli spojrzymy na to, co zaproponowali w końcu lat 60. Japończycy, to dojdziemy do wniosku, że wiele ze współczesnych rozwiązań, współczesnych propozycji jest pewną reinterpretacją idei sprzed pół wieku. Metabolizm to gigantyczne megastruktury wzorowane na żywym organizmie. Takim sztandarowym przykładem jest hotel kapsułowy Nakagi w Tokio, autorstwa Kishoku Rokawy. Budynek składa się z części stałej, czyli dwóch potężnych trzonów, gdzie znajdują się instalacje, windy, klatki schodowe oraz prefabrykowanych betonowych kapsuł mieszczących to właśnie pokoje hotelowe z łazienką i całym niezbędnym wyposażeniem. Kurokawa zakładał, że wraz ze zmianą oczekiwań właściciela hotelu
czy jego możliwości finansowych, te kapsuły mogą być dodawane bądź odejmowane. Co ciekawe, metaboliści projektowali jeszcze bardziej fantastyczne struktury. Kapsuły były umieszczane na budynkach przypominających drzewa, zawieszane nad wodą. Pojawiały się też koncepcje, oczywiście niezrealizowane, mieszkań podwodnych. Europejczycy nie pozostawali w tyle i na Wyspach Brytyjskich grupa młodych architektów o nazwie Archigram zaproponowała Plug-in City. Miasto, które składa się z gigantycznej przestrzennej struktury i kapsuł mieszkalnych, które można przy pomocy dźwigów umieścić w danej lokalizacji, następnie zdemontować i przenieść gdzieś indziej. Przypomina to wszystko kosmiczne struktury rodem z książek czy filmów science fiction. Ta fascynacja nowymi technologiami wkrótce przybrzmiała i w latach 80. mamy już powrót do tradycyjnej zabudowy, mamy powrót do miasta. W Polsce pierwsze symptomy tych zmian widzimy już w latach 70. Ciągle powstają osiedla, ale te osiedla mają inny charakter. Marek Budzyński wraz z zespołem projektuje Ursynów Północny. Projektuje tam bloki o zróżnicowanej wielkości, zróżnicowanej formie. Wzdłuż głównej arterii powstają usługi, natomiast dalej w głąb osiedla mamy sieć takich pieszych uliczek, wokół których znajdują się bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o formę, bloki. Całość porośnięta jest bujną zielenią. I to wszystko tworzy pewną gradację przestrzeni, od przestrzeni stricte publicznej do przestrzeni półpublicznej, półprywatnej, prywatnej, dedykowanej już konkretnie mieszkańcom. Z kolei w Łodzi, mniej więcej w tym samym okresie, na osiedlu Radogosz Wschód, Jakub Wujek, Zdzisław Lipski, Jan Żyjowczarek projektują plac miejski. Coś, co w latach 50. było nie do pomyślenia. Wokół tego placu, nazwanego Placem Słonecznym, powstają najbardziej okazałe bloki. Dalej te bloki są nieco skromniejsze, ale architekci zadbali, aby możliwie zróżnicować ich formę, tak aby mieszkańcy mogli identyfikować się ze środowiskiem zamieszkania. I tutaj docieramy do współczesności, bo pomimo negacji osiągnięć modernizmu, pomimo takiej antymodernistycznej niemalże krucjaty, która gdzieś zaczęła się w połowie lat 60. dziś nadal korzystamy z wielu osiągnięć awangardy. Niekiedy jest to tylko forma. Forma elegancka, neomodernistyczna, ale tak naprawdę oddalta z idei. I tutaj przykładem są eleganckie, monochromatyczne apartamentowce na grodzonych osiedlach. To jest dowód na to, że estetyka awangardy jest wciąż atrakcyjna. Nawet tradycyjna zabudowa szeregowa może mieć nowoczesne formy, może mieć płaski dach, wielkie okna i tarasy. Jednocześnie projektanci starają się odejść od tych ogromnych bloków, o których pisał Corbusier. Próbują znaleźć nowe rozwiązania, próbują łączyć pewne typologie zarezerwowane dla budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. I tutaj przykładem jest bardzo ciekawe w zasadzie osiedle czy zespół zabudowy Hollenhof w Gandawie, które zaprojektował Willem Jan Neutemitz. W Polsce ciekawymi rozwiązaniami z ostatnich lat są takie osiedle jak 19 dzielnica w Warszawie, gdzie bloki, apartamentowce korzystają, jeśli chodzi o formę, z modernistycznych rozwiązań. Więc mamy znowuż duże okna, mamy minimalistyczne formy, mamy tarasy, balkony, ale co warto podkreślić, nie jest to osiedle zamknięte. Mamy do czynienia z przestrzenią otwartą dla każdego, mamy do czynienia z integralną częścią miasta, z nową dzielnicą, jak chcieli projektanci. Z kolei we wrocławskich Żernikach projektanci odwołują się wprost do lat 20. do wrocławskiego modernizmu tamtego okresu. Współtwórca koncepcji Zbigniew Maćków podkreśla te związki bardzo wyraźnie.
Zwraca też uwagę na społeczny wymiar nowej realizacji. Mówi o tym, że jego największą zaletą osiedla Nowe Rzewniki jest dywersyfikacja, zróżnicowanie architektury i zróżnicowanie mieszkańców, że nie jest to zamknięte, ekskluzywne osiedle dla młodych, pięknych i bogatych, ale jest to kawałek miasta powstający dla wszystkich. Tyle jeśli chodzi o nowe realizacje. Co począć z blokami z wielkiej płyty? One stanowią wyzwanie dla architektów, dla lokalnych władz, w pewien sposób też dla mieszkańców. Dowodem na to, że wyburzenie nie jest jedynym rozwiązaniem, co więcej, wydaje się być rozwiązaniem niepożądanym, jest fakt, iż w 2019 roku nagrodą imienia Missa van der Rohe wyróżniono pracownię La Caton Vassal, francuską pracownię, która dokonała przebudowy, modernizacji trzech ogromnych betonowych bloków w Bordeaux. Wzniesione z prefabrykatów bloki otrzymały w formie takich właśnie dobudowanych balkonów ogrody zimowe, które po pierwsze powiększyły powierzchnię mieszkań, a także poprawiły warunki życia mieszkańców. Może zatem kreśląc perspektywy na przyszłość, warto zauważyć, że część odpowiedzi na nurtujące nas pytania kryje się tak naprawdę w przyszłości.